występują. Na przekór przeznaczeniu. To mieszkanie jest świetne. Łazienka z jacuzzi, nowoczesna kuchnia i taki dobry piekarnik. Po co ci kuchnia, skoro nie gotujesz? Zatrudnię kucharza. Kucharza? Magdaleno, wiesz, ile kosztuje wynajem? Za sam czynsz można przeżyć cały miesiąc. Nie jest tanie, ale to penthouse. Moi znajomi zzielenieją z zazdrości. Nie powinnaś myśleć o znajomych, tylko o swoim budżecie. Zawsze musisz wszystko zepsuć. Nie będę mieszkać u Armidy. Nie chcę żyć jak biedak. Po prostu się o ciebie martwię. Z czego zapłacisz czynsz? Z pensji. Tak? A ile polis sprzedałaś w tym miesiącu? Mało. Ale ja nie jestem zwykłą agentką, tak jak ty, tylko właścicielką firmy. A to znaczy, że mogę pracować mniej. Wiem, co ci pomoże. Musisz porozmawiać o budżecie z moim ojcem. On cię podszkoli z ekonomii. W 2006 roku zmieniła się struktura finansowa firmy. Twój ojciec... Streszczaj się, jak jest dzisiaj? Źle. To najgorszy moment w naszej historii. Tak mówimy pracownikom. Ale ja chcę znać prawdę. Taka jest prawda. To dlaczego wszyscy biją się o tę firmę? Bo cały czas siedzimy na żyle złota. Jestem bogata? Ile dostanę co miesiąc jako właścicielka? Nic. To na co mi udziały? Już ci tłumaczyłem. Zarząd postanowił, że przez 3 lata żaden z akcjonariuszy nie dostanie dywidendy. Kto to wymyślił? Twój ojciec, a ty się zgodziłaś. Ja? Nikt mnie nie pytał. Byłaś na zebraniu. Może nie słuchałaś. Co to znaczy? Że nie możesz wynająć mieszkania. Dlaczego miotełka tak rozpacza, skoro udziały nie mają wartości? Mają. Nie. Dostaję tylko te groszowe prowizje. Bardzo mi przykro. Pomogę ci, ale w inny sposób. Podniesiesz mi pensję? Nie mogę. Ale skoro szukasz mieszkania, możemy wynająć ci pokój. Ładny, przytulny, tani. Co ty na to? Dziękuję. Nie martwcie się, poradzę sobie sama. Chcesz wyjść za mąż? Tak. Za mnie? Oczywiście, nie bój się. Nic nie rozumiem. Nie mam wyjścia, jestem gotowa na wszystko.
Myślałam, że to dobry pomysł. Nie. I tak bym się nie zgodził. Nie chodzi o pieniądze. Naprawdę mi się podobasz. Ale kochasz Fonchito. Nie. Nie kłam. Będę z tobą szczery. Jesteś atrakcyjna. Ale wyższa ode mnie. Tylko trochę. Zostańmy przyjaciółmi. Chcesz mieszkać w Zipaquirá, pracować w warsztacie? Dlaczego przyszedłeś z serenadą? Bo ojciec... Felicito nauczył mnie dobrych manier. Chciałem podziękować za przysługę. Możesz się odwdzięczyć inaczej. Chodź. Nie, nie tak. No chodź. Co? Nauczysz mnie planować budżet? Nie wiesz, ile zarabiasz? Niedokładnie. Ale ci płacą, jasne. To przynieś paski. Wyrzucam je. Nie wiesz, ile ci schodzi z karty kredytowej? Nie wiem, płaci firma. A ile płacisz na ubezpieczenie? Nie wiesz? Żeby coś zaplanować, musisz poznać swoje wydatki. Wiem. W porządku. Policzyłem mniej więcej, bo nic nie wiesz. Nie męcz. Na mieszkanie... Zostaje ci tyle. Pomyliłeś się, brakuje jednego zera. Nie, wszystko się zgadza. Tak. Jak ja mam przeżyć za takie pieniądze? W Zipaquirá życie jest trochę tańsze. Czy przy tym wynajmie ktoś musi za mnie poręczyć? Powiedz. Zdecydowałaś się? Zastanawiam się. To zacznij zbierać papiery, bo musi być umowa, kaucja, poręczenie. Żartuję. Będzie nam bardzo miło. Nie strasz mnie. W mojej łazience jest wanna? Nie. Prysznic? Nie. Nie mam własnej łazienki? Nie. Ale wspólna jest całkiem duża. Nie zauważysz różnicy. Nie mogę się doczekać Barcelony. Musimy od razu skoczyć na piwo. Pokażesz mi wszystkie dyskoteki. Wiesz, czego chcesz od życia. Mówiłem ci, że zawsze marzyłem o Barcelonie. Dziękuję. Ktoś mnie okradł, wezwijcie policję. Ten facet mnie okradł. Co pani mówi? Co się dzieje? Dobrze, że wyjeżdżamy z tego złodziejskiego kraju. Rigoberto, miło cię słyszeć. Chciałam ci podziękować, że sprzedałeś udziały Miotełki. Choć bez jego zgody. Armida? Jestem zajęty. Masz jeszcze 3 godziny i 13 minut do odlotu. Bardzo się cieszę, że zaczynasz nowe życie. Szkoda tylko, że za moje pieniądze. Nie jestem ci nic winien.
Lucila zapłaciła ci z mojej pożyczki. A ja się rozmyśliłam. Jak tylko przylecę do Barcelony, zrobię ci przelew, zgoda? Wiedziałam, że nie da się tego załatwić kulturalnie. Zmusiłeś mnie. Grozisz mi? Nie. Zrobisz bardzo prostą rzecz. Zadzwonisz do banku i zlecisz przelew ze swojego konta firmowego na moje. Numer już znasz. Zwariowałaś, to nie jest takie proste. Oczywiście, że jest. Musisz tylko zadzwonić do doradcy. Nazywa się Oscar Manrique, pamiętasz? Armido, kończy ci się czas. Wysłałam twojemu doradcy polecenie wykonania przelewu. Upoważnisz go do wejścia na swoje konto, on wpisze kod i gotowe. Nie ma mowy. Za chwilę Oscar zadzwoni, żeby potwierdzić transakcję. Zada ci kilka pytań, a ty odpowiesz. Dlaczego mam to zrobić? Zaraz zrozumiesz. Spójrz na wejście. Pamiętasz tego pana? Tak, to dobrze. Jeśli nie zrobisz przelewu, Gerardo zgłosi przemyt kokainy. Co się stało? Armida? Masz 20 minut. Miś tańczy misiowy taniec. Skarbie, chcę ci coś podarować. Twoi bracia dostali autobus, a ty dostaniesz taki, jakiego nie ma nikt inny. Ten. Wystrugałem go z drewna, kiedy byłem mały. Nie jest najładniejszy. Dlatego pomalowałem go na zielono, żeby bardziej ci się podobał. Dzięki niemu zacząłem marzyć. Że mogę odmienić swoje życie. I udało się. Spełniłem marzenia. Chcę, żebyś wiedziała, że tata cię kocha i że o tobie myśli. I żebyś pamiętała, co mówił twój dziadek. Trzeba mieć marzenia. Bo kiedy dorośniemy i pojawią się problemy, marzenia będą dodawać nam otuchy. Dziękuję, że się zgodziłeś. Jest mi bardzo ciężko. Mnie też. Przypomniałeś mi, dlaczego się w tobie zakochałam. Nie powinnaś była. Robiłem mnóstwo głupot. A kto nie? Jutro pojedziemy do notariusza. Podpiszę pozwolenie na wyjazd. Będziemy tęsknić. Nie mów tak. Będziemy. Moja księżniczka. Halo? Co takiego? Już mówiłam.
Poszłam na spotkanie z Guillermo José. Miguel poszedł za mną. Pobili się. Uderzyłam Guillermo José krzesłem, Miguel uciekł. Chciałam zatrzymać Guillermo José. On wyciągnął pistolet, uderzyłam go. Upadł, uderzył się w głowę, to był wypadek. Już to pani mówiła. Ale jak się tam znalazł pani syn? Mówiłem, że szukałem Guillermo José. Od jak dawna wiedziałeś, że żyje? Nie wiedziałem, podejrzewałem. Jak się znalazłeś na miejscu wydarzeń? Poszedłem za mamą. Po porwaniu ciotki dziwnie się zachowywała. Myślałem, że dzwonił szantażysta. Spryciarz z ciebie. Ciągle coś podejrzewasz. Pan inspektor Janeke brzmi dobrze? Przecież pan też coś podejrzewa. Nie rób ze mnie idioty. Powiedz prawdę. Już powiedziałem. Nie. Obaj dobrze wiemy, że nie. Prawda jest taka, że to ty szantażowałeś ojca. Porwałeś Mabel. Zabiłeś ciotkę Dalile. Byłeś w zmowie z Guillermo José. A kiedy zaczął ci przeszkadzać, zabiłeś go. I porwałeś ciotkę Armidę. Ty jesteś pajączkiem. Dosyć. Najpierw mój brat, a teraz ja? Skąd w twoim sercu tyle nienawiści? Dlaczego chcesz zniszczyć rodzinę? Jesteś najgłupszym policjantem, jakiego widziałem. Myśl sobie, co chcesz, ale musisz wyznać prawdę. Nic mnie nie łączy z Guillermo José. Tak? To dlaczego zażądał właśnie ciebie? Jak to? Nie wiedziałeś? Zaraz ci pokażę coś podejrzanego. Bardzo się martwię. Nie powiedziałam nic i tu mnie. Ale musisz mi wyjaśnić, co się dzieje. Ten szantażysta zażądał Miguela. Co on do tego ma? Nie wiem. I chyba nie chcę wiedzieć. Nie wiem. Guillermo José w zamian za Armidę zażądał pani syna Miguela. Dlaczego? Nie wiem. Gertrudis, nawet w najlepszych rodzinach czasami zdarza się coś, czego byśmy nie chcieli. Nie można tego ukrywać. Panie kapitanie, proszę o adwokata.
Co to jest? Nie wiem. Armida chce nas zrobić. Nas? Dzień dobry. Nie jestem przemytnikiem. Cicho, idioto. Co robić? Zapłacę jej. Co takiego? Nie. Zostawmy walizki i uciekajmy. Świetny pomysł. Nie bądź głupi. Co robisz? Dzień dobry. Mówi Rigoberto Moreno. Chciałbym zrobić przelew. Tak. 87... 23, 70, 46. Alo. Muchas gracias, señorita. Quiero confirmar. Może pani sprawdzić, czy dostałam przelew? Sí, yo espero. Dobrze, zaczekam. Muchas gracias. Dziękuję. Życie jest piękne. Wszystko wróciło na swoje miejsce. Bardzo ci dziękuję. Miłej podróży. A co z walizką? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Zapytaj Gerardo. Armida. Gerardo. Ok, perfecto. Panowie. Ay, ay, Dios mío. Bardzo mi przykro, że tak cię wystraszyłam. Widzisz, jak to jest, kiedy ktoś zastawi na ciebie pułapkę? Ale wszystko już wyjaśnione. Mam nadzieję, że dobrze sprzedasz tę mąkę. Mąkę? Myślałeś, że jestem taka jak ty? Nie. Miłego lotu. Zwariowałeś? To mąka. Co? Straciliśmy forsę przez mąkę? Ty idioto, z czego będziemy żyć? Ja spadam. Wynoś się. Dziękuję. Sam się tak załatwił. Rigoberto myśli, że wszyscy są tacy jak on. Plan był naprawdę genialny. Dobrze, że odzyskałaś pieniądze. Najlepsze jest to, że lecisz do Barcelony. Dziękuję. Zawsze o tym marzyłam. W Barcelonie jest mnóstwo milionerów. Zasłużyłaś na wakacje. Tylko zadzwoń. Leć. Armida, nie pakuj się w żadne kłopoty. Tak?
¿Cómo? Co takiego? No puede ser. Niemożliwe. Po kilku miesiącach poszukiwań policja odnalazła zwłoki Guillermo José Barreto, szantażysty nękającego Felicito Yaneke. Zwłoki odnaleziono w dziwnych okolicznościach. Zabili go? Nie będzie już dręczyć Felicito. Chyba nie. Trudno się cieszyć z czyjejś śmierci. Ale kamień spadł mi z serca. To ten facet mnie porwał. Dobrze, że go nie ma. I co teraz? Nie wiem. Felicito pewnie odetchnie. Pytałam o ciebie. O mnie? Teraz już nic ci nie grozi. Nie masz powodu, by wyjeżdżać. Nie wiem. Czego? Nie wiem, co powiedzieć. Skoro szantażysta nie żyje, nie mam wytłumaczenia. Będę musiała powiedzieć prawdę, że chcę. Na pewno tego chcesz? Tak. Żegnałam się z Felicito tyle razy, że najwyższa pora rozstać się na dobre. Zasłużyłam na szczęście. Muszę go szukać. Udało nam się ustalić, że Guillermo José Barreto spotkał się w dniu śmierci z Gertrudis López i Miguelem Yaneke. Nie wiemy jeszcze dlaczego. Prawdopodobnie miało to związek z porwaniem Armidy, siostry pani Gertrudis. Za jej uwolnienie zapłacono dużą sumę pieniędzy, których policja nadal szuka. Dlaczego nic nam nie mówią? Dlaczego nikt do nas nie wychodzi? Trzeba poczekać, na pewno wszystko nam wyjaśnią. Dlaczego mój syn i żona siedzą w celi jak bandyci? Przecież zawsze byliśmy w tej sprawie ofiarami. Zobaczysz, wszystko się wyjaśni. Mam nadzieję. Jestem zmęczony. Mam dosyć. Chcę się wycofać. Sprzedać firmę, zakończyć kampanię, wyjechać. Zacząć od zera gdzieś, gdzie nikt mnie nie zna. Naprawdę? Chcesz wyjechać? Nie pleć bzdur. Przecież mnie znasz. Nie dam się bandytom, nie poddam się. Stąd jestem i tutaj zostanę. Ja też. Co? Zostaję. Wiesz dlaczego? Bo jesteśmy rodziną. Zawsze byłeś dla mnie jak brat. Myślałam o tym ostatnio. Nieważne, że nie mam nic, bo mam ciebie. Będę cię wspierać we wszystkim, co nas czeka. Co? Patrz mi w oczy. Czeka nas coś złego? Panie kapitanie, uspokój się. Jak mam się uspokoić? Chce pan wypuścić tego bydlaka? Nie mamy dowodów. Jak to nie? Obaj wiemy, że on jest pajączkiem. Od wielu miesięcy dręczy całe miasto. To on, Miguel Yaneke. Nie mamy nic na niego.
Guillermo José nie żyje, a on był głównym świadkiem. Przecież wiemy, że Gertrudis go nie zabiła. Wzięła na siebie winę syna. Nie mamy dowodów. Tego drania nie obchodzi to, że matka pójdzie siedzieć. Nie możemy na to pozwolić. On jest pajączkiem. A Felicito od początku wiedział, że to nie jest zwykły pająk, tylko wstrętny skorpion. Nie możemy wypuścić Gertrudis. I wypuścimy tego drania? Nie mamy dowodów, nie mamy świadków. Trzeba go uwolnić. Jasne. Najlepiej umyć ręce, prawda? Miguel Yaneque to bandyta. Nie ma zbrodni doskonałej. Musiał popełnić jakiś błąd. Na razie trzeba go wypuścić. Nie zgadzam się. Podpisz. Niech pan sam podpisze. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego? Co? Dosyć tego, wystarczy. Powiedz prawdę. Wierzysz tamtemu bandycie? On nie miał powodu, żeby kłamać. Chciał się oddać w ręce policji. Okradłeś Flor. Romansowałeś z Mabel. To nie tak. Flor zmyśla, a Mabel mnie uwiodła. Nie kłam. Wiedziałeś, że była kochanką ojca. Znam cię. Jestem twoją matką. Możesz oszukać wszystkich, ale nie mnie. Już nie. Dlaczego to zrobiłeś? Mamo, przez ciebie oskarżono Tiburcio. Przysięgam. Nie przysięgaj. Spójrz mi w oczy. I powiedz, że to nie ty. Że nie jesteś pajączkiem. Nie mogę. Będę cię bronić. Pomogę ci. Może nawet wybaczę. Ale musisz powiedzieć prawdę. Ponieść odpowiedzialność. Dlaczego to zrobiłeś? Spójrz mi w oczy. Proszę, powiedz. Muszę wiedzieć, czy jesteś jeszcze człowiekiem. Bo kiedy na ciebie patrzę, widzę straszną pustkę. Nie poznaję dziecka, które urodziłam. Co się z tobą stało? No co? Miguel Yaneque, jesteś wolny. Jak to? Mama jest w areszcie? Tak, z powodu Guillermo José. Przecież on zginął. Nie. Powinniśmy być przy twojej mamie. Oczywiście. Jak ona się czuje? I mój... Felicito, nie wiem. Najważniejsza jest mama. Proszę, jedź ze mną do Girardot. Bardzo chętnie, ale dlaczego tak nagle? Moja siostra jest w areszcie. Jeśli mnie kochasz, to mi pomóż. Jako przyjaciel, jako chłopak, jako adwokat. Proszę. Co się stało? Armida. Armida.
Uspokój się. Jak mam się uspokoić? Jedźmy do szpitala. Nie. Zadzwoniłam do aptekarza, którego poleciłeś Lucili. Przyniesie mi coś. Zadzwoniłaś? Tak. Dzień dobry. To ten pan. Dziękuję. Ma pan wszystko? Tak. Don Claudio. Dzień dobry. Ile jestem winna? Proszę. Apteka Lozano, apteka? Tak. Chodzi o dostawę do domu? 319-234-86? Tak, to mój numer. Kto mówi? Manuel Buendía. To pan. Wszystko w porządku? Przy ciele milczącej znaleźliśmy liścik. Dla mnie? Armida. Same cyfry. Mam tylko to. Dziękuję. Pokaż. 9, 2, 3, 4. To jakaś data? Nie. Chyba numer telefonu. To numer tej apteki. Dziwne. Tak. Nie mogę jechać do Girardot. Muszę się dowiedzieć, co się za tym kryje. Co? Nie wiem. Milcząca chciała mi dać jakiś znak. Nie. Pamiętaj, że to kryminalistka. To pułapka. Tak myślisz? Muszę sprawdzić. Mam dziwne przeczucie, że nie trafiłam na pana Manuela przez przypadek. Armida wyszła? Pojechała z siostrzeńcem na dworzec autobusowy. Tiburcio wyjeżdża? Tak. Armida nie prosiła mnie o pomoc. Kazała coś przekazać? Nie, nic nie mówiła. Ale ona nie jedzie. Nie odbiera. Mogę ci ufać? Oczywiście. Musisz mi pomóc, zanim stanie się coś złego. Bardzo się martwię o zdrowie Armidy. Stresuje się sprawą siostry, Miotełki, Magdaleny. Jest samotna. Chora? Nie. Ale może zachorować. Chciałbym wiedzieć o wszystkim, co mówi i robi. Ona jest bardzo niezależna. Wiem. Właśnie dlatego proszę. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, możesz na mnie liczyć. Mikaelo, wyprowadzam się. Jesteś pewna? Tak. Powiedz właścicielce, że zwolniłam pokój i nigdy więcej mnie nie zobaczy. Żegnaj. Cześć. Ponchito, jeszcze jedna walizka, najcięższa. Zaczekam w aucie. Umowa stoi? Gotowe. Witaj w nowym domu. Podoba ci się? Bardzo ładnie. Nie udawaj. Nie znoszę cię, a jednocześnie mi się podobasz. Lepiej powiedz prawdę. Potraktuję to jako komplement. Nasz dom jest skromny, ale ma coś, czego nigdy nie miał twój. Was dwóch. Nie. Szczury. O nie.
Żartowałem. Na pewno? Tak. Proszę. Zaczekam. Jeszcze jedna walizka. I tamta. Zaraz wniosę. Chodź. Mam złą wiadomość. Wszystko się nie zmieści. Prawda, że to ładny pokoik? Masz dużo światła. Tak, ale... To jedyna szafa? Dla jednej osoby. Spójrz, ile rzeczy ma Magdalena, a w aucie jest jeszcze więcej. Gdzie mogę to zostawić? Mam pomysł. Zrobimy miejsce w komórce przy kuchni. Tam są moje rzeczy. Coś ci poradzę. Skoro wprowadzasz w życie tyle zmian, wykorzystaj okazję, by zrobić selekcję. Wyrzuć trochę rzeczy. Najlepiej mieć tylko to, co niezbędne. Najpierw niech Magdalena spokojnie się rozpakuje. Dziękuję. Masz bardzo ładny pokój, tak. Czuj się jak u siebie. Widzisz? Płaczę. No dobrze. Dlaczego? Musi zrozumieć, że najważniejsze jest to, co ma w środku. Inaczej nigdy nie dojrzeje. Wiem, ale co ci szkodziło dać jej większy pokój? Dostanie go, kiedy na to zasłuży. Ale wtedy nie będzie go już potrzebować. Życie lubi płatać figle. Ismaelu, nie chcę ci przeszkadzać. Podobno ze zmarłymi lepiej nie rozmawiać. Ale jeśli to ty podałeś ten numer telefonu, powiedz dlaczego. Jaką rolę odgrywa ta apteka? Co to wszystko znaczy? Wersja polska TVN. Tekst Patrycja Nowicka, czytał Paweł Straszewski.